szczyt mojego zdenerwowania co do noszenia mask. Już mnie naprawdę przerabia. Co chwilę zapominam jej brać. I na przykład jadę sobie gdzieś, jestem już dość daleko i łapię się za brodę, patrzę, nie. O, pryszcza wyciskam. I patrzę, nie mam maski. No i się trzeba wracać. Bo oczywiście wszyscy się patrzą, jakby się kogoś na przykład, nie wiem, zabiło albo coś się zrobiło strasznego, bo ktoś nie ma maski. Szkoda gadać. Właśnie się wybieram do portu na targ rybny. No i zobaczyć w ogóle, co tam się dzieje, bo sam to jeden z widzów mi podpowiedział, żeby pojechać tam zobaczyć. I w sumie sam jestem ciekaw, czy targ rybny, bo targi zaczęły już funkcjonować normalnie w Tajlandii. I zastanawiam się, czy targ rybny też działa. Jeśli tak, to zjem dzisiaj pyszny obiadek z owoców morza. Tylko nie wiem, czy działa. Także dopiero się to okaże za chwilę. Dobra, przyjechałem tutaj na ten targ. I powiem wam, że to wygląda okropnie. Nie to, co pamiętam sprzed tego, co się dzieje właśnie teraz. Idę zobaczyć, czy w ogóle gdziekolwiek można tu kupić jakieś owoce morza. Jest jeść oczywiście. Tutaj normalnie zawsze to wyglądało tak. Z jednej strony się kupuje wszystko. Co tam chcecie, rybki, krewetki, jakieś kalmary i tak dalej. Zanosicie na drugą stronę i wam to wszystko przygotowują. Za jedną przygotowaną rzecz, znaczy na przykład za kilogram krewetek płaciło się 100 batów za przygotowanie. Masakra, ciekawe co z tymi wszystkimi rybakami i z tymi ludźmi, co oni tu sprzedawali. O. Dobra, coś tu jest. Kraby. Hello. The restaurant works now or no? But it's open now or later? What time is open? I don't know. Don't know. Oh. But any place here? Where can I buy this? And they make it for me? Yeah. Which place? Which one? It's open. Oh, close. Ah, close everything. Yeah, everything. Okay. Bye. Thank you. Jeszcze macie rybki. Dobra, napiszcie mi później w komentarzach, kto z was kocha owoce morza, bo ja bardzo. Znaczy krabów, co do krabów, nie. Jadłem parę razy, uważam, że tam w ogóle nie ma mięsa, nie opłaca się kupować. Muszle mi tak średnio smakowały. Są też kraby. Rybki, no to wiadomo, rybki uwielbiam. Kalmary też spoko, a krewetki to ja kocham. Najlepsze, co jest dla mnie. Dobra, idę jeszcze dalej zobaczyć. Thank you, bye! No i tak jak, nie wiem, słyszeliście chyba, myślę, że było to słychać na filmie, wszystkie niestety restauracje są tutaj zamknięte. Mimo tego, że jakieś dwa stoiska sprzedają owoce morza, ta pani, co u mnie byłem, i tutaj jest jeszcze jedno z rybami, to nic z tego nie ma, trzeba było wziąć do domu i przygotować w domu. No. W domu to ja nie mam zamiaru robić. Idę zobaczyć jeszcze tutaj za zakręt. W ogóle strasznie dużo dzieci tu jest. Naprawdę strasznie. O, tam przygotowują klatkę. Idę zobaczyć.
rosyjskie łodzie stoją. Tak w ogóle w tym roku sezon deszczowy w Tajlandii zaczął się strasznie szybko. W tamtym roku, w maju, była tu mnie rodzina. I pogoda była cały czas elegancka. Trzeba przyznać, no wiadomo, zdarzał się jakiś pojedynczy dzień, że było słabo, ale tak to było cały czas, słońce było fajnie. Dość trochę pojeździliśmy też po fajnych wyspach i tak dalej. W tym roku cały czas pada. Nienawidzę takiej pogody w Tajlandii. Jak budzę się rano i słyszę tylko deszcz. Coś okrutnego. O, to wam jeszcze rybki pokażę. No. No i mój plan na obiad się niestety nie udał. Miałem sobie kupić rybkę albo krewetki. Mieli mi przyrządzić z drugiej strony. No i lipa. To jedyna rzecz, jaką mogę zrobić, żeby zjeść rybkę, bo mam naprawdę niesamowitą ochotę. No to jadę na sushi. Bo akurat jestem na dzielnicy tej, co tutaj jest, to sushi. Jadłem ostatnio. No i jadę. Tutaj ogólnie strasznie dużo dzieci w normalnym okresie żebrało. A teraz widzę, że te dzieciaki to w ogóle chodzą tak. Teraz jeszcze jest spoko, ale przed chwilą szły takie grupki dziewczynek na przykład bez butów. To jest naprawdę straszny widok. Muszę zobaczyć, chyba nie ma. No. O, patrzcie. Tutaj osierniczki. Jeszcze w workach z wodą, żeby były świeże. Tutaj muszle. Wielkie kalmary. Sir, you know when the restaurant will be open? Oh, they open. Which one? But now? Now is open? I don't know. Or later? Maybe 12 or 1 o'clock. Ah, okay, I'll come later. Thank you. No, czyli jedna za czwarta. Tylko później. Po prostu jestem za wcześnie. Dobrze wiedzieć, przyjadę na kolację. O, właśnie za mną idzie ta grupka tych dziewczynek. Bez butów. Coś strasznego. Biedne dzieci. To z tyłu też miały klapki, ale to z przodu w ogóle. Właśnie do centrum handlowego. Patrzcie, nawet jestem zaskoczony w ogóle, że jest otwarte. Normalnie to jakieś sklepy są pootwierane. Idę zaraz właśnie popatrzeć na cenę telefonu. Może uda mi się kupić nowy przed przyjazdem. Ale patrzcie, jak fajnie zrobiony social distance. Jaką kratę nakleili. Dobra. Tak naprawdę to przyjechałem tutaj, bo liczyłem, że sklep z butami też będzie otwarty. Ale niestety, w sklepie z butami chyba się można zarazić bardziej niż w sklepie z telefonami. I telefony działają, a buty nie działają. Ma to sens, co nie? Można iść do sklepu takiego, ale nie można już sobie buta przymierzyć. Gdzie tu jest logika? To mi powiedzcie. Bo ja tego nie czaję kompletnie. To jest chyba coś ponad to, co ja mam w głowie. No ale trudno, no tak jest. O, jest Galaxy. No i jestem bardzo mile zaskoczony, ponieważ telefon, który w Polsce kosztuje około 5000, bo wiecie, S20 to jest już taki naprawdę bardzo dobry telefon z super kamerą. Dla mnie do vlogów to jest mistrzostwo świata, ponieważ wiadomo, że ja muszę mieć bardzo dobry aparat w telefonie, bardzo dobrą kamerę oczywiście, o to chodzi, żeby jakość obrazu była taka, jakbym kręcił profesjonalnym aparatem. A ja to po prostu robię telefonem.
No i ten telefon tutaj kosztuje po przeliczeniu około 3700. To jest ponad 1000 zł taniej niż w Polsce. To jest bardzo dużo. Naprawdę. Ale idę dalej zobaczyć. Ale dalej mnie to zastanawia, jaka to jest głupota, że otwarte są sklepy z telefonami, a sklepy już inne nie są. Ciężko. Ej, tak w ogóle dzisiaj oglądałem przed chwilą Tedę. Wiem, że Tedę to jest taki raper. No, większość, znaczy nie większość, no dużo ludzi tutaj ogląda, może nie wiedzieć, co to jest Tedę. I on doskonale opisał sytuację, która jest teraz. Że media próbowały wcisnąć ludziom, że to wszystko, co się stało, to przez to, że ktoś zjadł gdzieś tam zupę z nietoperza w Wuhan. Gdzie później media twierdziły, żeby prać maseczki w 60 stopniach, bo to zabija wirusa. Czyli jest dobra rozkmina. Skoro zupę gotuje się w 100 stopniach, temperatura wrzenia, to jakim cudem tamten wirus nie zginął? Sami do tego sobie. Dojdźcie, ja idę dalej. Ale dobre, to było naprawdę mistrzowskie podsumowanie. No ja aż się musiałem zatrzymać na chwilę, bo mi coś przyszło do głowy. Ja nie jestem człowiekiem, który się bierze za jakieś teorie spiskowe i tak dalej, rozkminianie. Ja wiem swoje, znaczy to, co ja wiem, to, co myślę ja, to zostawię dla siebie i tak dalej, ale pomyślcie, jak to nie ma sensu wszystko. Jak oni się wszyscy w tym zaczęli gubić, w tym, co się dzieje w ogóle, w tym, co robili. Powiem tak, każdy niech ma swoją teorię na to, niech sobie sam to rozkminia. Nic nikomu nie można wmawiać, bo i tak jeden powie tak, drugi powie tak i wiecie, no nie ma co się kłócić. No ale to nie ma sensu. To, co oni w ogóle próbują ludziom wcisnąć. No i niech się to kończy. Koniec kazania. Jadę dalej. Jadę coś zjeść, serio. Jest to tak właśnie. Myślałem, że tutaj zjem, ale widocznie w tym centrum handlowym też. Tak jak mówiłem wcześniej, w sklepie z telefonami się nikt nie zarazi od siebie, no ale jednak już jakbym poszedł sobie kupić coś do jedzenia, to już pewnie bym był chory, dlatego jest zamknięte, no. Dobra, po drodze na obiad jeszcze stanąłem po owoce. W tym wyrasta banan, no, znaczy cała kiść bananów. Nie wiem, jak to smakuje. Ostatnio dowiedziałem na filmie albo na Instagramie Marty, ale nie wiem w ogóle, co to. Znaczy wiem, że to są banany, ale znaczy nie banany, źle to powiedziałem. Z tego dopiero rosną banany. O, tu możecie zobaczyć. O, to by się zmieniło w banany właśnie. Ananaski. Mango. Mango to jest mój ulubiony owoc tutaj, dlatego właśnie przyjechałem. Ogólnie mango to tu jest parę rodzajów. To zielone też jest bardzo dobre. To też jest mango. O. Macie litchi. Są w ogóle trzy rodzaje, chociaż to trzecie to nie wiem, czy to jest litchi, ale jest bardzo podobne. Jest takie czerwone, żółte i tam z tyłu takie włochate jeszcze. Nie wam pokażę. O, to jest mango stick, jakoś tak to się nazywa. Przepyszna. Polecam bardzo, jak będziecie w Tajlandii, to sobie to kupcie na pewno. Nigdy nie wiedziałem tylko, co to jest ten owoc. No i tam z tyłu durian. Durian, dokładnie jak jest obrany, to wygląda tak. Jest bardzo drogi. Tu możecie zobaczyć, że kawałek taki kosztuje 280 batów. 280 batów to jest około 45 zł teraz. Niektórzy lubią duriana, niektórzy nie, ja lubię. Pyszny obiadek. Kurczak w czosnku z pieprzem. Do tego rosołek. Przejeżdżałem właśnie i zauważyłem fajną salkę. Muay Thai. Powiem wam szczerze,
że bardzo dobrze mi się trenuje na takich właśnie małych, niekomercyjnych salkach. Tu jest mega klimat w takich miejscach. Niestety nie można skorzystać. Wiecie, co mnie jeszcze zastanawia? Dzisiaj mam jakiś dzień rozkminek. Jeżdżę sobie po wyspie. No, bo pogody nie ma, to sobie po prostu jeżdżę tu i tam. I rozkminiam. No i czy będę miał jeszcze okazję w ogóle teraz, póki tu jestem w Tajlandii, potrenować. Znaczy trenuję codziennie, ale to wiadomo. Chodzi mi o trening na salce normalnie. Z trenerem, z workami i ze wszystkim. Byłoby super. Ale z tego co widzę, to nic nie wiadomo. W ogóle Tigera mówią, że niby będą otwierali w połowie czerwca, sorry. Ale tak naprawdę nikt tego nie potwierdza. Nic nie wiadomo. Jest tylko powiedziane, że jak to było? Że wszystkie siłownie, oczywiście salki treningowe, kina i jeszcze... A, i bary będą otwarte na samym końcu dopiero. Jak już wszystko poluzuje, to dopiero na samym końcu otworzą to w Tajlandii. Ciekawe, kiedy to będzie. Będzie. Uczę się mówić będzie. Co chwilę mnie ktoś poprawia, a ja po prostu tak się nauczyłem. Sam nie wiem dlaczego. Koniec rozkminki, jadę dalej. Właśnie przyjechałem na plażę i tam jakieś dwie dziewczyny przeszły, tylko nawet nie weszły na plażę. Przeszły tylko przez taśmę i od razu przyleciał gościu. Szkoda, szkoda, chciałem wam tam nagrać coś fajnego. Dzisiaj nie ma lekko. Czytałem, że na Pattaji od 31 już luzują, mają być otwarte plaże. Ciekawe jak będzie na Phuket. No i patrzcie to. Kolejny szczyt głupot z tym wszystkim związany oczywiście. Dobrze, że to jest otwarte, ale odbiegając od innych rzeczy. Targi otwarte są, gdzie normalnie ludzie się mogą widywać, a na przykład sklepy w centrach handlowych, albo masaże, albo salony tatuażu pozamykane. Gdzie to ma sens wszystko? O, będziecie kiedyś w Tajlandii, spróbujcie tego. Przepyszne. O, o, ja zobaczyłem coś. Pick up. Łamboto. Trzcina cukrowa. Uwielbiam. A w Indiach było w ogóle najlepsze, bo było jeszcze z limonką. To jest zawsze takie ostre. Durian, o durianie zrobię wam odcinek fajny, to jest najbardziej śmierdzący owoc. Małe rybki, suszone. Czekajcie, muszę dać panu. Dobra, musiałem stamtąd wyjść, bo muzyka grała, ja nie chciałem, żeby mnie złapała i tak już wracam. Soczek kupiony. No to dobra, w końcu tego vloga. Tak jak mówiłem, w tym miesiącu będę się starał, żeby były codziennie, ponieważ jak wiecie,
chcę robić intensywnie filmy, ponieważ to mi lepiej podbija tam wszystko w tym, że więcej osób subskrybuje i tak dalej, i tak dalej. Cel do 100 tysięcy coraz bliżej. Brakuje mi jeszcze coś troszkę ponad 5 tysięcy. No, myślę, że w maju raczej się to nie uda. Ale może początek czerwca, albo chociaż w czerwcu. Myślę, że na... No. Dziewczynka się zapatrzyła, co ja robię. No, także myślę, że może początek czerwca. No. Chciałbym maj, nie mówię, że nie. Może się to uda, może się zrobi akurat tak, że jakiś mój vlog się tak strzeli, że zostanie promowany przez YouTube i tak dalej. Bo powiem wam tak, że to nigdy nie wiadomo, którego vloga waszego promują. No, nieraz miałem tak, że naprawdę aż byłem zaskoczony, czemu akurat ten, gdzie były inne dużo lepsze. Ale tak jest po prostu, no, tak po prostu jest. Nikt tego nie wie. Dobra, jeśli wy chcecie jakoś mi pomóc, pamiętajcie o łapce i komentarzu. Dziękuję bardzo, do jutra.